Jest środa, godzina 17, a więc czas zacząć kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego Piwnica. Jest to nasze już 19 spotkanie. Tym razem naszym gościem jest po raz pierwszy poseł, pan Jan Ziobro. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa i pana lektora. No, trudno nie zacząć od najważniejszego pytania, od największego zamieszania, od którego jesteśmy świadkami w Polsce od kilku dni. To będzie powtórka według pana wyborów? Ja tak myślę, że według mnie na tą chwilę raczej nie będą unieważnione wybory i powtórzone. No, gdyby doszło do takiego procederu, no to w tej części Europy jedynym krajem, który mi się nasuwa, że mogły być powtórzone wybory, to jest tylko Białoruś. Powtórzmy też sytuację, jaka była na Ukrainie. Niedawno też były wybory na Ukrainie. Tam liczenie głosów trwało 30 godzin, ale tam są działania wojenne i tym było to tłumaczone. W ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku, już na początku poniedziałku powyborczego, można było znać wyniki. No dzisiaj jest kompletna kompromitacja, no zawiódł system informatyczny. To po części pewnie wina PKW, ale również tej firmy, która wygrała przetarg. No jeżeli 3 miesiące przed wyborami przetarg jest rozstrzygany i dana firma wygrywa go, no nie ma pewnie czasu na to, by korygować, sprawdzać, analizować. No PKW twierdziło, że były testowane łącza, jeśli chodzi o obciążenie w przesyłaniu informacji przez obwodowe komisje związane z wynikami. No jednak firma twierdzi, że nie było takiego testu, był tylko test na przeprowadzenie algorytmu, to znaczy wyliczenie po prostu ilości mandatów. No jest na pewno to dużą kompromitacją, nie tylko dla samej instytucji PKW, która teoretycznie od 1991 roku działała dosyć sprawnie, tak, mimo różnych tam sytuacji, których no nie było, tak jak mamy miejsce tuż po wyborach samorządowych. Także jest to na pewno też uwłaczające dla całej klasy politycznej. Dla państwa polskiego jest to bardzo kuriozalna sytuacja, rzucająca złe światło na pewno na instytucje państwa, PKW. No i nie wiadomo, co dalej. Jest niesamowita skala nieważnych głosów. To ponad 20% głosów. Przypomnijmy, że najpierw było losowanie list, a potem było dopiero wybranie formatu karty do głosowania, ale w kodeksie wyborczym w ogóle nie ma nic mowy na temat kształtu karty do głosowania. Niestety nie jest to sprecyzowane, więc może nadszedł czas, żeby to jakoś załatwić. Uregulować. Ale czy nie obawia się pan, że ten cały galimatia, zamieszanie, blamasz, można powiedzieć, nawet PKW, spowoduje jeszcze mniejszą frekwencję podczas kolejnego święta demokracji, że to nie dość, że wyborcy byli zniesmaczeni, niechętnie szli do wyborów, tym bardziej ta niekończąca się historia, bo nawet dzisiaj nie wiemy, kiedy ostatecznie dowiemy się wyników wyborów. Czy to po prostu nie zaważy, że po prostu ludzie i tak nie chodzą i jeszcze bardziej nie będą chodzić? Jest to trudne pytanie, nie da się na nie tak na pewno odpowiedzieć na dzień dzisiejszy. Na 100% możemy być pewni, że dzisiaj tych wyników wyborów nie poznamy, jeśli chodzi przynajmniej o sejmiki województwa. To jest bardzo interesująca przynajmniej dla nas rzecz. O ile znamy wyniki dla prezydentów, wójtów, burmistrzów i w radach gminy, o tyle też w powiatach teoretycznie w niektórych nie znamy. Czy to rzuci cień na frekwencję wyborczą? Trudno powiedzieć, co tak naprawdę też wpływa na frekwencję wyborczą według Polaków. Czasem jest to pogoda, czasem jest to też pewna żółta kartka, bo też trzeba zauważyć, że większość na przykład wyborców Platformy Obywatelskiej podczas tych wyborów no nie chciało zagłosować, dajmy na to, na Zjednoczoną Prawicę czy na inną partię, więc pozostało po prostu doma, bo uważało, że nie ma na kogo wartościowego oddać głosu. Na pewno przyczyni się to w jakimś tam stopniu do frekwencji wyborczej, no już w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że to jest naprawdę niewiele czasu. Wybory będą prawdopodobnie w maju lub czerwcu przyszłego roku. Jeżeli ten system informatyczny nie będzie w pełni funkcjonował, nie będzie jakiś stabilny, nie będą przeprowadzone kontrole, no wiem, że nikt już zapowiedział kontrolę, ale tak naprawdę no niewiele jest czasu, żeby na przykład rozpisać następny przetarg, wypowiedzieć umowę obecnej firmy, jeśli chodzi o ten system informatyczny. Powodować, by ten nowy system informatyczny, który będzie, czy też stary, który obecnie funkcjonuje, funkcjonował bez zarzutu. Oczywiście PKW przyjęła chyba 2 lub 3 miesiące przed wyborami samorządowymi rozporządzenie i jeżeli faktycznie z tym ten system informatyczny nie będzie wydolny, to będą głosy liczone ręcznie, więc też jest problem, dlaczego PKW, skoro wiedziała, że faktycznie jest duży problem z naprawieniem tego
systemu informatycznego, bo przecież jest w kontakcie z informatykami i tak dalej. No sami podawali, że mają tylko 5 informatyków, jeśli chodzi o PKW, natomiast jeśli chodzi o tą firmę informatyczną, no dlaczego nie przeszli wcześniej do liczenia ręcznego głosu? No to jest w jakimś stopniu duży dylemat. I tak jak powiedziałem wcześniej, narzuca to naprawdę duży cień na klasę polityczną i trochę ośmiesza państwo, tak? Bo we Francji czy w Niemczech wyniki są naprawdę znane 8 godzin po wyborach i nie ma żadnych dziwnych sytuacji. Tak, powiem to jeszcze raz, naprawdę skala nieważnych głosów, 20 nawet przekraczająca procent w niektórych obwodach, to jest dramatyczna. Ta karta do głosowania. I nie chcę oczywiście mówić, że ktoś dzięki temu wygrał i tak dalej, ale na pewno to w pewnym stopniu ułatwia wybór. Czemu nie zastosować podobnej metody, jak była w wyborach parlamentarnych, gdzie była duża karta do głosowania, przez niektórych zwana też płachtą, gdzie faktycznie widać, że człowiek musi oddać tylko jeden głos na jedną konkretną osobę, a ludzie albo oddawali głos na pierwszą listę, bo myśleli, że to jest po prostu jedna karta, albo oddawali na każdego po kolei, na każdej kartce. Często zdarzało się też tak, że członkowie komisji wyborczych sugerowali, by oddawać głos na wszystkich kartach. No to jeżeli ktoś tak usłyszał, no to na każdej kartce, także oddawał głos, no niestety nieważne. Przerażające jest to właśnie skala nieprawidłowości. No na Pomorzu wygrywa facet, który w ogóle nie kandydował, który i pojawił się znikąd. W Tarnowie mamy zamieszanie, nawet TVN24 się tym interesuje, że zamiast skreślić jedną osobę, skreślono kogoś innego, kto kandydował. Skala takiej nieprawidłowości jest dużo, bo jak pan redaktor powiedział, przykład Tarnowa, przykład Szczecina. Wiele osób też dzwoni, zwraca się do nas, nie tylko do mnie jako do parlamentarzysty, ale też do innych osób, byłych radnych, sejmików obecnych, którzy... Znaczy obecnych radnych sejmiku zwraca się z pytaniem, jak to jest możliwe, że ode mnie z miejscowości głosowała na mnie rodzina, a w protokole jest zapisane, że mam zero głosów. No są jakieś nieprawidłowości, oczywiście można składać protesty wyborcze, na pewno nawet trzeba, ale wątpię, żeby w tych właśnie przypadkach najmniejszych, o którym powiedziałem na samym końcu, dało się coś załatwić. Sprawa na pewno tutaj pana Mazura jest dosyć interesująca. No i myślę, że pan Mazur trafnie też postąpił, zgłaszając protest wyborczy. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie. No rzadko się zdarza jednak, żeby to było pozytywnie rozstrzygane, ale jeżeli mają być powtórzone wybory, o czym też ludzie mówią, unieważnione obecne, oczywiście jest możliwość powtórzenia wyborów, ale tylko w niektórych okręgach wyborczych. Na przykład tak jak w okręgu pana Mazura, gdzie zaszły takie nieprawidłowości, czy w innych okręgach wyborczych, w różnych innych miastach, gdzie były problemy. Natomiast powtórzenie czy unieważnienie wyborów w skali całego kraju no byłoby niesamowitym procederem. Zresztą prezydent Komorowski dzisiaj o tym mówił. Ja do tego podchodzę troszkę inaczej niż prezydent Komorowski. Myślę, że prawica również do tego podchodzi troszkę inaczej. Ale nie tylko prawica, bo wiemy, że SLD też ma do tego duże wątpliwości co do przebiegu samych tych wyborów, no ale oczywiście co do liczenia obecnych głosów, no mamy duże zastrzeżenia. Czy komisja śledcza byłaby dobrym rozwiązaniem, to też trzeba się nad tym zastanowić. Padły już pierwsze propozycje, by zbadać może nie tyle sam przebieg wyborów, ale funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej. Czy nie zdała testów w tych wyborach? No chyba nie zdała jednak. My tu właśnie rozpoczęliśmy o godzinie 17. Równolegle w Sejmie Jarosław Kaczyński zaprosił szefów klubów sejmowych, prócz Janusza Palikota, być może oni właśnie teraz radzą nad tym, aby decyzją Sejmu powtórzyć wybory. Pan jako poseł powinien być jedną z osób najlepiej poinformowanych. Powiem tak, oczywiście przed przyjazdem tutaj do Tarnowa miałem taką informację, faktycznie zostali zaproszeni wszyscy liderzy klubów parlamentarnych w Sejmie, natomiast wiemy, że na przykład przewodniczący PSL-u nie pojawi się na tym spotkaniu. Nie wiem, czy pojawił się na przykład zastępca przewodniczącego Burego, czy też pojawił się któryś z przewodniczących lub z wiceprzewodniczących klubu parlamentarnego Platformy. Trudno powiedzieć. Tak naprawdę prezydent rozpisuje wybory. I tylko prezydent może rozpisać wybory, ale najpierw trzeba by było je unieważnić. Wątpię w to. Trudno coś unieważnić, póki jeszcze nie ma wyników. Dokładnie. Z drugiej strony nie mamy oficjalnych wyników. Oczywiście są różne cuda nad Urną, gdzie tak faktycznie można mówić o Polskim Stronnictwie Ludowym, które są z 7 czy 8% w niektórych województwach, czy 15%.
wyskakuje nagle na 30%. Zobaczymy tak naprawdę. Naprawdę nie jestem w stanie na dzisiaj powiedzieć, czy faktycznie cała opozycja jest w stanie zmusić, czy wywierać taką presję, by zostały te wybory unieważnione. Według mnie będzie bardzo ciężko. No, taka jest logika, matematyka, że dwa jest zawsze większe od jednego i będzie ciężko. A patrząc też na dzisiejszą konferencję prezydenta, nie ma woli, naprawdę nie ma woli, żeby unieważnić te wybory, nie znając jeszcze wyników oficjalnych. Platforma też dosyć stanowczo wypowiada się o samej instytucji PKW, o tym, że nie zdała testu, również jak Prawo i Sprawiedliwość, jak Zjednoczona Prawica. Więc no, jest jednak coś, co jest jakimś pewnym wyznacznikiem, że jest pewnym wspólny jakiś tam cel, ale oczywiście ja szczerze wątpię w to, żeby było unieważnione wybory. Wieczór wyborczy, jedna sondażowni przypisała wygraną Prawo i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ogólnie rzecz ujmując. To oznacza, że Polacy podłapali hasło czas na zmianę i rzeczywiście ich wybór pokazuje to, że właśnie ten czas przyszedł? Panie doktorze, myślę, że tak. Myślę, że tak, że po części Polacy są trochę zniesmaczeni rządami Platformy. Afery, które były w ostatnich latach, skala różnych nieprawidłowości przez rządzących, która wyciekała za pośrednictwem mediów, za co można oczywiście dziękować też mediom, bo to też jest trafne, żeby wyciągać te informacje i patrzeć rządzącym na rękę, ale też myślę, że przyszedł czas na zmiany. No i te wybory samorządowe mają pokazać, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie jako Zjednoczona Prawica wygrać te wybory. No, badania Exit Pulse pokazywały, że wygraliśmy, tak, że pokonaliśmy tą magiczną barierę 9 lat od ostatnich wygranych wyborów, co na pewno też jest pewną taką szklaną, z takim szklanym sufitem, barierą psychiczną, którą w jakimś stopniu udało się przeszkodzić. Teraz jest pytanie, czy po oficjalnych wynikach dalej będziemy mogli być tacy optymistyczni, no bo też trzeba również przypomnieć, że w ostatnich godzinach no jednak wygraliśmy w większości województw, jeśli chodzi o skalę procentową. Niestety prawdopodobnie no, koalicja tak. Platforma PSL będzie w województwach rządzić, jednak ja jestem zadowolony z tego wyniku, jaki osiągnęliśmy wspólnie jako ta właśnie Zjednoczona Prawica. Myślę, że gdyby obóz był rozbity, to dzisiaj by nie było mowy o sukcesie przykład Lewicy. Przykład Lewicy, tylko raczej Platforma by albo wygrała minimalnie, albo byłby też remis, lub też wygrana prawicy, dlatego no, faktycznie to zjednoczenie ma sens i te wybory to na pewno pokazują w dosyć jasny i dobitny sposób i trzeba działać w ten sposób, by to porozumienie trwało jak najdłużej i przynosiło efekty i korzyści. To jedziecie na tym porozumieniu do wyborów parlamentarnych? No myślę, że tak, no panie dyrektorze, że współpraca na tą chwilę układa się dobrze, tak, do wyborów samorządowych wszystko było i obecnie jest w porządku. Atmosfera wokół tego obozu jest dosyć dobra, tak jak mówię, no, ostatnie dni i ostatni sukces w tych wyborach samorządowych, no, buduje jeszcze tam atmosferę dobrą. Jestem optymistą, jeśli chodzi o to, no, trwanie tego obozu i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak? Jestem zdania, że uda się nie tylko dotrwać do wyborów parlamentarnych, ale wygrać w tych wyborach parlamentarnych, ale przede wszystkim zbudować coś trwalszego, co przełamie tą hegemonię PSL-u i Platformy. Zastanawiam się nad jednym, czy nie jest przypadkiem też tak, jeżeli te wyniki ostatecznie w wyborach samorządowych się potwierdzą w sejmikach, czy Polskie Stronnictwo Ludowe się do Was nie przytuli. Z prostego względu, kiedyś była taka wczoraj przypomniana anegdota dotycząca pana Pawlaka, którego pytano, kto wygra wybory, a on odpowiedział, nasz koalicjant. Więc mając z tyłu głowy świadomość tego, że Platforma Obywatelska może przegrać parlamentarne wybory, chcąc już budować sojusz na poziomie sejmików, PSL może tym troszeczkę łaskawszym okiem spojrzeć i przytulić się do Prawa i Sprawiedliwości, który jest głównym graczem w większości sejmików na terenie naszego kraju. Pytanie jest teraz następujące. Czy rozmawiamy o sejmikach województw, czy o wyborach parlamentarnych? Jeżeli chodzi o wybory obecne do sejmiku i tam, gdzie oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało w województwach, to oczywiście według mnie
PSL nie odstąpi od koalicyjnej umowy z Platformą w celu budowania porozumienia z PiS-em. Sam Piechociński teraz wczoraj, czy też przedwczoraj powiedział, że pierwszorzędny cel to trwanie koalicji Platforma-PSL i budowanie w województwach tej koalicji, a jeżeli będzie problem z budowaniem takiej koalicji, to szeroka koalicja, bynajmniej z SLD lub z innymi organizacjami, które na przykład były niepolityczne w danych sejmikach. Oczywiście w większości sejmików są to jednak partie polityczne, więc prawdopodobnie, jeśli miałoby być dojść do rozszerzenia koalicji, dajmy na to Platformę i PSL, to myślałbym o SLD. Natomiast nie wierzę w to, by Polskie Stronnictwo Ludowe złamało tą umowę koalicyjną i nagle zawiązało koalicję na przykład w sejmiku województwa, dajmy na to Świętokrzyskiego czy Małopolskiego, i rozgrywało politykę teraz z PiS-em. Gdyby w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało, wtedy, co oczywiście na co liczę, jest ku temu podstawa, jest atmosfera, że prawica wygra te wybory, no to wtedy może się karta może się odwrócić. Trzeba zwrócić na to uwagę, że Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, która na 25 lat trwania w Polsce demokracji, ponad 15 latach tej demokracji trwała z różnymi układami politycznymi, więc myślę, że jeżeli będzie taki klimat, taka wola, bo mi jest trudno, ja nie jestem osobą, która będzie na pewno decydowała o takich rozmowach. Wiemy, że PSL ma teraz bardzo chłodne podejście do PiS-u, jednak wiele błędów, które też im zarzucaliśmy, odbiło się jednak trochę na nich i trochę wzięli to do siebie. Oczywiście to była trafna i konstruktywna krytyka PSL-u, choćby wypowiedzi ministra Sawickiego o frajerach politycznych, jeśli chodzi o rolników. Więc. Ale z drugiej strony, będąc obiektywnym, musimy też przypomnieć wypowiedź pana Adama Hoffmana, który komentował spot wyborczy i mówił, że chłopy pojechali do miasta i zbaranieli. No było różnych takich nietrafnych, powiedziałbym, wypowiedzi na temat rolników, jeśli chodzi o prawicę, o lewicę i o centrum i o wszystkie partie, które miały wpływ jakiś na władzę w Polsce. Było kilka takich incydentów, które na pewno nie powinny się wydarzyć. Dobrze, ale już skończmy ten temat tych samorządówek i wróżenia z fusu. Przejdźmy do pana. Jest pan naszym rówieśnikiem, jest pan najmłodszym posłem w Polsce. Coś pana powoli kończy się kadencja, coś pana zaskoczyło przez te 3 lata obecności tam na wiejskiej w Warszawie, jako właśnie z perspektywy młodego człowieka, naszego rówieśnika? Prawdopodobnie nie jestem najmłodszy, bo jest jeszcze chyba rówieśnik z twojego ruchu, który ma bodajże też 25 lat. Ale uznajmy, tak, że urodzi się dzień później. Ale możemy tak uznać. Co mnie zaskoczyło? Przede wszystkim może w pierwszych dniach, każdy na pewno, gdy zaczyna czy też nową pracę, zastanawia się, jak będzie wyglądała atmosfera w tej pracy, czy też jak będzie wyglądało przyjęcie przez kolegów z pracy. I to myślę było najbardziej zaskakujące, przynajmniej dla mnie, że ci starsi koledzy z różnych obozów politycznych jednak w tych momentach, takich pierwszych krokach, wykazywali się dużą życzliwością i to mnie na pewno zaskoczyło. Myślałem, że może być troszkę inaczej i w pewnych momentach, gdy tego potrzebowałem, wyciągali pomocną dłoń. Natomiast co mnie zaskoczyło, no to obraz polskiego Sejmu. Tak naprawdę polski Sejm, tak jak wygląda w telewizji, na transmisjach telewizyjnych, czy też różnych programach, teoretycznie tak samo wygląda od wewnątrz. W szczególności, jeszcze jedną ciekawą rzeczą, która mnie zaskoczyła, to samo funkcjonowanie Sejmu. Znaczy urzędnicy, którzy funkcjonują w obrębie posłów, tak zwane biuro obsługi posłów. No i dla mnie osobiście jest takim reliktem jeszcze komuny, naprawdę reliktem komuny, który funkcjonuje w demokratycznej instytucji państwa polskiego, ale jednak jestem reliktem urzędniczym, tak? Te maniery, to zachowanie tych urzędników, to podejście jest właśnie takie troszkę jeszcze komunistyczne. Odbiegają na pewno od urzędników w starostwach, czy też w urzędach marszałkowskich, gdzie to jakoś inaczej wygląda. Tam jednak gdzieś zostało jeszcze
coś z poprzedniego systemu. A pana największy sukces, co pan sobie właśnie poczytuje, jakby swój osobisty, prywatny sukces, mi udało sobie to osiągnąć? W ostatnim roku podczas czytania ustawy budżetowej, co dla mnie jest istotne, bo pochodzę z powiatu wilickiego, wiem, że okręg wyborczy oczywiście to też powiaty tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, czy to i miasto Tarnów, i powiat proszowicki. Jednak dla mnie osobistym, może nie tyle osobistym sukcesem, bo naprawdę wiele osób o to walczyło, ale to przede wszystkim było wywalczenie pieniędzy podczas właśnie czytania ustawy budżetowej na zabezpieczenie wyrobisk kopalnianych w Wieliczce, w kopalni soli w Wieliczce i w Bochni. Kopalnie miały mieć obcięte pieniądze na zabezpieczanie wyrobisk kopalnianych prawie o połowę, to znaczy Wieliczka z 85 milionów do 40, natomiast kopalnia soli w Bochni z 18 do 9 milionów złotych. I po różnych trudach, znojach, po różnych interwencjach, pismach, ale też walce, poprawkach do budżetu, oczywiście to nie obeszło się bez koalicji rządzącej, bo tak naprawdę nic nie przejdzie w ustawie budżetowej bez koalicji rządzącej, ale jednak gdzieś tam udało się to wychodzić. Naprawdę uważam, że to była naprawdę dobre osiągnięcie, które gdzieś tam będę sobie mógł kiedyś przypomnieć na starość, jak będę gdzieś siedział jeszcze kopalni soli w Bieliczce. Zapraszam Państwa i do kopalni soli w Bieliczce i do kopalni soli w Bochni. Na pewno było wiele momentów, w szczególności, które są takie istotne. Myślę, że dla każdego człowieka, nie tyle dla parlamentarzysty, jak udaje się pomóc pojedynczym osobom, którzy przychodzą faktycznie do biura poselskiego z różnymi sprawami społecznymi czy sprawami dotyczącymi rodziny, działek, nieruchomości. Było wiele naprawdę ciekawych i trudnych też spraw. Oczywiście na multum też nie udało się pomóc. Ale właśnie panie pośle, jakie jest pana podejście? Poseł jest od stanowienia prawa czy od załatwiania potrzeb zwykłych ludzi? Od tego nie są przypadkiem, nie wiem, urzędy, radni, miejscy, wojewódzcy, może, nie wiem, radni powiatowi? Znaczy, poseł jest tak, jak pan powiedział na początku, przede wszystkim jest od tworzenia prawa. Jednak mądrego. Czasem mądrego, czasem można powiedzieć infantylnego, ale różnie można o tym prawie mówić, w zależności od podejścia. Aczkolwiek niestety tak wygląda obraz polskiego samorządu i też tak ludzie zwykli rozumieją to, iż tak naprawdę poseł może coś załatwić. Ludzie często przychodzą do parlamentarzystów z różnymi problemami. Jeżeli jesteśmy jeszcze w stanie pomóc prawnie tym osobom, czy też załatwić jakieś sprawy społeczne, czy też jeszcze związane z nieruchomościami, o tyle sprawy natury jakiejś gospodarczej, natury rodzinnej, no trudno nam jest tutaj pomóc, ale oni dlatego szukają pomocy u parlamentarzystów, no bo na przykład burmistrz, wójt, czy dajmy na to starosta, nie są w stanie im na tyle pomóc, albo po prostu nie chcą. Pytanie jest teraz następujące. Wiele ludzi, oczywiście to też jest istotne, zwraca się do posłów z różnymi sprawami, naprawdę. Na przykład sprawa, proszę mi załatwić chodnik, proszę załatwić mi asfalt, co niestety trudno jest ludziom wytłumaczyć, że my tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Nie jesteśmy w stanie załatwić chodnika, nie jesteśmy w stanie załatwić drogi, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzje urzędników. Oczywiście możemy interweniować u burmistrza, u wójta, ale wiemy dobrze, jak burmistrz czy wójt podchodzi do parlamentarzysty. Poziom samorządu, a poziom parlamentaryzmu skoczył z jednej strony w górę, a z drugiej w dół. To znaczy poziom parlamentarzysty jest naprawdę niżej od poziomu samorządowca, jeśli chodzi o możliwość wpłynięcia na lokalne władze. Samorządowcy w niektórych gminach mniejszych, większych, tak naprawdę to baronowie, tak? W niektórych przypadkach nawet folwark, tak bym określił mianę niektórych wójtów, władza. Przede wszystkim tych długodystansowców. Tak, długodystansowcy są tutaj najlepszym przykładem, mają niesamowite możliwości, niesamowity wpływ. I nawet jeżeli ktoś startuje na takiego wójta czy burmistrza, no bardzo trudno jest przebić mu tą hegemonię tego wójta czy burmistrza, który funkcjonuje od 20 lat. Dajmy lat, są przecież też rekordziści, którzy byli jeszcze naczelnikami w PRL-u i dalej po zmianach systemowych, po transformacji, dalej są do dzisiejszego dnia burmistrzami czy też wójtami. Najprzyjemniejsza część dzisiejszej dyskusji. Przekazujemy głos naszym gościom.
A na pewno na początek Anitę, bo już od wczoraj wiem, że mam multum. No wcale nie dzisiaj. Dzisiaj dopiero formułowałam. I tak doszłam do wniosku, że chciałabym wiedzieć, co skłoniło pana do tego, żeby zostać posłem. I czy bardziej to jest troska o państwo, czy chęć zdobycia władzy? I drugi człon tego pytania, jakimi wartościami się pan kieruje w swojej pracy? Może zacznę od tego, co mnie skłoniło do zostania parlamentarzystą. Myślę, że każdy osobnik, który gdzieś tam znajduje się na liście wyborczej, po cichu liczy na to, że będzie miał jakiś wpływ na władzę w Polsce, ale przede wszystkim, że uda mu się zdobyć mandat. Ja swoją przygodę polityczną zacząłem niestety od nieudanej przygody, to znaczy przegrałem w wyborach samorządowych w 2010 roku. W 2011 roku udało mi się dostać na listę wtedy Prawa i Sprawiedliwości i udało się zdobyć ten mandat wyborczy. Powiem szczerze, nie zakładałem, że go zdobędę. Dlatego tutaj bardzo mi trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy chciałem mieć wpływ na władzę, czy pałałem rządzą władzy, czy też chęcią raczej pomocy społeczeństwu, czy pomocy lokalnym jakimś strukturom naszego samorządu. Bardziej bym skłaniał się ku tej drugiej części, to znaczy bardziej myślałem raczej o swoim lokalnym podwórku, tak? Wtedy to był powiat wilicki i myślę, że na tym bym poprzestał. Natomiast jakimi wartościami kieruję się w życiu osobistym, czy w życiu parlamentarnym. A to ma pan ograniczone? No nie tyle, tylko nie wiem, czy nie chodzi pani o hierarchię tych wartości. Znaczy, co jest dla mnie najważniejsze? Najważniejsza jest dla mnie rodzina, tak? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o moją pracę parlamentarną, to są przede wszystkim dwie najważniejsze rzeczy. To przejrzystość i jawność moich działań. I myślę, że po ostatnich różnych aferach, które mieliśmy okazję usłyszeć, to są dwie najważniejsze chyba cechy. Oczywiście są również cechy przywiązania do ojczyzny, to znaczy patriotyzm oraz wiara, tak? Jestem osobą wierzącą i tego się też nie wstydzę. Nigdy tego też nie unikałem. Ale jeżeli chodzi o stricte pracę parlamentarną, to myślę, że jawność i przejrzystość działań to chyba to, co powinno w jakimś stopniu obrazować polskiego parlamentarzystę, ale też parlamentarzystę, który się nie boi raczej, bo jeżeli ktoś tam coś ma za paznokciami, to zawsze będzie może nie tyle szukał wymówek, ale zawsze z tą przejrzystością czy jawnością będzie ciężko. Mówi pan o wierze, mi wiara, jeśli mówimy o wierze, to nasuwa mi się też takie pytanie, czy swoją miesięczną dietę przeznaczyłby pan na cel charytatywny? Tak. Bo wiara dla mnie jest równoznaczna z miłością do drugiego człowieka. I czy... Współpracuję ze Szlachetną Paczką od kilku lat, więc myślę, że to w jakimś stopniu obrazuje, że jestem w stanie pomóc. Często też organizuję wyjazdy dzieci ode mnie z gimnazjum, z Niepołomic za granicę, do Londynu, do różnych miejsc Europy i zawsze tam w jakimś stopniu jestem w stanie pomóc, ale zawsze w jakimś tam stopniu przekazuję fundusze na wyjazdy tych młodych dzieci. I w tym momencie muszę postawić kropkę. Za nami pierwsza część klubu dyskusyjnego Piwnica, którego gościem był poseł Jan Ziobro. Dziękuję jeszcze raz Dziękuję bardzo. Za wizytę, a my spotykamy się po przerwie. Dziękuję, do widzenia.